poprzednim odcinku. Natomiast druga rzecz ewidentnie nawiązuje do programu Widmo i skrywa w sobie pewną tajemnicę. Idzie do wniosku, iż nadaje on wiadomość, stosując w tym celu alfabet Morsa. Oczywiście nie trudno się domyśleć, kto jest autorem tych słów. Zdecydowanie bardziej daje nam do myślenia ostatnie zdanie. Powodzenia. Oprócz tego, podobno na mapie Dragon Valley można odnaleźć bardzo małe, najczęściej ukryte w ciężko dostępnych miejscach przyciski, podobne do tych, które znajdowały się na mapie wroga Transmisja. Z tego co wiem, jest ich minimum 4. Jakie jest ich zadanie oraz co stanie się po ich załączeniu? To pytanie póki co musi pozostać bez odpowiedzi. Cześć, z tej strony Mestre i witam was serdecznie w drugim odcinku poświęconym Easter Eggom, jakie możecie odnaleźć na mapie Dragon Valley. Tym razem chciałbym opowiedzieć wam o jednym z najciekawszych, jakie dotąd udało się stworzyć programistom z Dice LA. Jest on nie tylko najciekawszy, lecz również jest jednym z najbardziej skomplikowanych w historii serii Battlefield. W ostatnim odcinku mogliście usłyszeć o tajemniczym lampionie, który znajduje się przy fladze oznaczonej jako H, w pobliżu którego na filarze znajduje się symbol programu Widmo. Wspomniałem wam również o 4 odnalezionych w bardzo ciężko dostępnych miejscach przyciskach, których przeznaczenia nie znaliśmy. Jak się okazało, przycisków jest znacznie więcej, bo aż 7 i są one tylko niewielkim krokiem na drodze do czegoś większego. Podobnie jak w przypadku odblokowania łuku Widmo, tego z pierwszej wersji oczywiście, ponownie musicie zebrać kilkuosobową grupę ogarniętych ludzi i tylko wspólnymi siłami, współpracując ze sobą, zrealizujecie wasz cel. O co w tym wypadku toczy się gra? Co jest nagrodą, którą zdobędą tylko najwytrwalsi? Jest to kamuflaż Dice LA, który dotychczas mógł należeć tylko i wyłącznie do członków ekipy studia z Los Angeles, który oprócz dosyć oryginalnego wyglądu kryje w sobie coś znacznie więcej. Lecz o tym będzie na końcu filmu. Od czego musimy zacząć? Pierwszą rzeczą, którą wykonujemy, to udajemy się na serwer nierankingowy, gdzie wspólnie z innymi odnajdujemy 7 skrzętnie ukrytych przycisków rozsianych po mapie. Pierwszy znajduje się przy fladze H. Drugi przy skale niedaleko punktu E. Trzeci natomiast znajduje się w wodzie niedaleko wodospadu. Czwarty znajdziecie pod mostem przy fladze G. Piąty jest usytuowany we wnętrzu pieca w budynku przy fladze C. Szósty jest na dachu przy fladze B. Ostatni, siódmy, najtrudniejszy do odnalezienia, znajduje się we wnętrzu drzewa, który musicie zniszczyć najlepiej za pomocą C4, niedaleko punktu A. Warto zaznaczyć, i co jest bardzo ważne, przyciski pojawiają się tylko i wyłącznie na serwerze nierankingowym, jeśli zbliżymy się do nich na bardzo małą odległość. Na serwerze nierankingowym, właśnie przy świątyni znajdującej się przy fladze H, zobaczycie zaświecone, jak dobrze pamiętam, 3 lampiony. Do każdego przycisku znajdującego się na mapie musi być przeznaczona jedna osoba. To, co musicie wszyscy zrobić, to rozszyfrować sekwencję uruchamiania każdego z nich. Muszą być one wciśnięte w odpowiedniej kolejności tak, by zaświeciły się wszystkie lampiony znajdujące się wokół świątyni przy punkcie H. Jeśli uda wam się tego dokonać, za kolejnym filarem znajdującym się przy pierwszym lampionie, o którym wspomniałem wam w poprzednim odcinku, pojawi się klawiatura, która posłuży wam do wpisania pewnego kodu. Jeśli wciśniecie dowolny klawisz, lampa zacznie nadawać kolejną zaszyfrowaną wiadomość. Jest to ponownie alfabet Morsa, który po przetłumaczeniu brzmi: gdy zapada noc, nad starą fabryką tajemnica kryje się w otwartości północnego lasu. Dalsza część tekstu sugeruje nam pomnożenie liter najdłuższego słowa z drugim znajdującym się bezpośrednio po nim. Co mogą oznaczać te tajemnicze słowa? Gdy noc zapada nad starą fabryką. Stara fabryka i noc, brzmi to dosyć znajomo. Oczywiście chodzi o mapę Zawód Nocna Zmiana. Kolejna część zdania sugeruje nam, iż coś tajemniczego kryje się w rejonie północnego lasu. Potem jak udamy się w to miejsce, na środku zobaczymy ogromny głaz. Jeśli postoimy przy nim odpowiednio długo, usłyszymy coś dziwnego. Po
wcześniejszym nagraniu tego dźwięku i odtworzeniu go z większą prędkością, na przykład za pomocą Windows Media Player Classic, odniesiemy wrażenie, że gdzieś to przecież słyszeliśmy. Jest to popularna piosenka pochodząca z serialu Battlefield Friends, Birdie Legs. Kod sugeruje nam, abyśmy pomnożyli litery najdłuższego słowa piosenki z kolejnym znajdującym się po nim. Najdłuższe słowo to little, a występujące bezpośrednio za nim to birdie. Jak można pomnożyć litery i o co w tym chodzi? W odpowiedzi pomoże nam numerologia, która zakłada, że każda litera ma swoją własną liczbę. Jeśli więc weźmiemy zdanie little birdie i dla każdej litery odnajdziemy jej liczbę, oto co otrzymamy. 12, 9, 20, 20, 12, 5 dla pierwszego słowa oraz 2, 9, 18, 4, 25 dla drugiego. Mnożymy litery z pierwszego słowa. Następnie mnożymy litery z drugiego słowa. Teraz mnożymy ze sobą oba wyniki, w związku z czym otrzymujemy potrzebny nam kod. Po wpisaniu go na panelu znajdującym się za filarem, lampion zacznie ponownie nadawać, lecz tym razem znacznie szybciej. W ostatnim zdaniu pojawi się unikatowy kod, który będzie Wam niezwykle potrzebny. Bardzo ważna wiadomość to taka, iż ten kod, tak jak wspomniałem, jest unikatowy, co oznacza, iż każdy z graczy na serwerze widzi inny numer. Teraz zaczyna się najważniejszy etap. Ja osobiście nagrałem sobie całą sekwencję alfabetu Morsa, dzięki czemu na spokojnie później mogłem odszyfrować potrzebny mi kod. Otrzymana wiadomość sugeruje nam, iż w celu otrzymania nagrody musimy udać się na serwer rankingowy tym razem, będący w trybie dużego podboju, skierować się do tego oto miejsca, znajdującego się przy punkcie A, następnie stajemy przy maszcie i po 2 minutach ukazuje nam się kolejny przycisk, który uruchomi nam panel z klawiaturą. Wpisujemy nasz indywidualny kod i jeśli wszystko przebiegło zgodnie z planem, usłyszycie kolejny raz naszego przyjaciela z Battlefield Friends. Po zakończeniu rundy w waszym ekwipunku powinien znaleźć się już kamuflaż Dice LA. Z jakiegoś powodu w moim przypadku oczywiście nie było słychać tych słów, lecz mimo wszystko kamuflaż się odblokował. Oczywiście osobą, która odkryła cały mechanizm odblokowania tego ciekawego isteryga, jest ponownie Jack Frags. Co ciekawe, kamuflaż oprócz tego, że jest oryginalny sam w sobie, to powoduje, iż mając go na sobie, jesteśmy niewidoczni przez celowniki noktowizyjne, a także termiczne. Dziękuję przy okazji wszystkim osobom, które do mnie pisały w tej sprawie i pomagały na serwerach. Podsyłacie mnóstwo ciekawych pomysłów, za co jestem Wam bardzo wdzięczny. Ja ze swojej strony mogę zapewnić Was, że jeszcze nie koniec przygód z easter eggami. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka i oczywiście życzę Wam wszystkim wesołych świąt. Trzymajcie się. Cześć.